Rosjanie kradną na Potęgę. Wywieźli ogromną ilość zboża, kradną na Potęgę. Wywieźli tony zboża. Serwis Ukraina 24 podaje, powołując się na wiceministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Tarasa Wysockiego, że Rosjanie na Potęgę rozkradają zapasy zboża. Jak wynika z szacunków, mieli już wywieźć jedną trzecią rezerw z czterech czasowo okupowanych regionów kraju. Cytowany przez Serwis, ukraiński wiceminister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Taras Wysocki alarmuje, że krajowe rezerwy zostały znacząco naruszone. Jak wynika z szacunków, Rosjanie wywieźli z Ukrainy już 400 tysięcy ton zboża, co stanowi jedną trzecią zapasów w czterech czasowo okupowanych regionach. Chodzi o wschód kraju, gdzie Rosjanie skupiają obecnie całość swoich sił. W zasięgu armii i Putina są obwody Doniecki, Ługański, Hersoński i Zaporoski. Choć Ukraińcy zawzięcie się bronią, Rosjanie wykorzystują każdą szansę, by osłabić przeciwnika. Strona ukraińska alarmuje, że to celowe działanie w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o niszczeniu przez Rosjan rolniczej z infrastruktury Ukrainy. Rosyjscy żołnierze ostrzelali między innymi. Nowoczesny kompleks zdolny do przechowywania 30 tysięcy ton zboża. Budynek specjalizujący się między innymi w badaniu jakości zbóż powstał zaledwie w 2020 roku. Był zlokalizowany w obwodzie ługańskim. Wcześniej publikowano informacje o niszczeniu maszyn rolniczych na terenie Ukrainy. W sieci pojawiły się także informacje o konwoju, który wiózł sprzęt z Ukrainy na terytorium Rosji. Jak wskazuje strona ukraińska, działania Rosjan mają na celu pogłębienie kryzysu humanitarnego w okupowanych regionach. To także nawiązanie do mrocznej przeszłości. W latach 1932–33 Stalin zdecydował o osłabieniu ludności Ukrainy, wywołując potężny kryzys głodowy. Hołodomor, jak określany był sztucznie wywołany głód, to jeden z najtragiczniejszych okresów w historii Ukrainy.